Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Brawl Starsika i słuchajcie, już jutro rozpoczyna się potężny event widzowie, Godzilla Miejska Zadyma i właśnie na to każdy czeka, słuchajcie, będzie 3x3 debolka. Pamiętajcie widzowie, żeby wbić na eneba.pl, jeżeli szukacie tańszych gier albo tańszych doładowań do gier, wszystkie linki macie w opisie. I słuchajcie, tutaj będziemy otwierali mega dużo jajek, monster jajek i dzięki temu, tutaj od razu mówię do moich, tak naprawdę też tutaj odpisywałem, że na razie nagrywam. Jak nagrywam, to przeważnie nie gram, jakby co widzowie, no ale tego nie możecie wiedzieć, także no jak pytacie o gierkę, czasami mam czas, ale wiecie, ciężko też, ciężko, bo albo nagrywam, albo lecę inną grę nagrywać, no tak jeszcze odpowiadając, ale tak widzowie, wyrzuciliśmy kilka osób, które były nieaktywne. Jeżeli ktoś teraz z mojego klanu nie napisze czegoś po odcineczku tutaj i nie będzie aktywny, no to po prostu wyrzucam i dajemy inną osobę na to miejsce, zanim widzowie będzie ta bitwa, bo początek wydarzenia mamy za 16 godzin 2 minuty i słuchajcie, jak już to wydarzenie się zacznie, no to wtedy widzowie będzie jechane, no już nie będzie można dołączyć do innego klubu, bo każdy gracz zostanie zablokowany w klubie, w którym będzie. To nie jest tak, że będzie można wyrzucić kogoś i ktoś nie dostanie skina. Zablokują klany i bardzo dobre tutaj kroki podjęli, że blokują po prostu osoby na czas tej bitwy, znaczy na czas bitwy, na czas rozbijania jaj, bo mamy rozbijacze jaj widzowie Godzilla. I każdy z nas dostanie, słuchajcie, gemę tego baza Hypercharge skina i generalnie mega dużo widzowie skinków z samych jaj, także naprawdę będzie co otwierać, będzie co robić, dlatego nawołuję każdego, żeby widzowie, tak jak mega świnie zawsze robimy, tak też tutaj żabki Mereza powinny robić i to mocno robić Godzille, rozbijacze jaj widzowie, tak samo Akademia Żaba, mam nadzieję, że tam Monika ogarnie ludzi, żeby ładnie sobie nabijali, bo Akademia Żaba prowadzi Monika, generalnie jest kilka klanów, widziałem żabki Mereza albo Akademia, także widzowie, czy tam fani Mereza, bardzo mi miło, że ktoś tworzy takie klany, no to wiecie, spoko, nie? Możecie też robić swoje kluby, co do mnie, co do Merezika, bardzo mi miło widzowie, fajnie, że jesteście z nami, no bo niestety, tutaj jest 30 miejsc, jakbym mógł każdego widza dodać, na przykład mieć 1000 członków, no to widzowie, 1000 osób w klubie, no to ja bym chętnie, nie? Tylko, że się nie da. I słuchajcie, sprawa jest taka, że na Lili spadłem pucharkami, dlaczego? No, prosta sprawa. Tak naprawdę problem był taki, że mapy były słabe, ale teraz mamy knockout, na którym sobie zagramy. Ja wam jeszcze o czymś tutaj, widzowie, powiem, ale zanim to odbieramy widzowie z darmowego tutaj mojego pakietu, znaczy darmowego, no ja za niego zapłaciłem, a niby jest za darmo, odbieramy 80 klejnotów, bo ja kupiłem Early Access widzowie do Lili. Oczywiście aż się zacina gierka, bo dużo osób gra i słuchajcie, są lagi, normalka. Odblokowujemy Meg, mamy widzowie legendę 2 dni do końca. Wydaje mi się, że mistrz to w kolejnym widzowie sezonie, bo aktualnie nie będę miał też wyjazd, także no nie będę miał za bardzo jak grać. Na wyjeździe też będę grał, no wiadomo, na telefonie i tak dalej, ale no wiecie o co chodzi. Ciężka sprawa i tak, w ogóle, którzy jesteśmy w tabeli na Lili? Tak jeszcze z ciekawości, okej, widzowie. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie suba z wodę, widzowie, pod odcinkiem. Słuchajcie, tutaj no aktualnie jesteśmy dość nisko, no spadłem mocno. No nie ukrywajmy, mocno tutaj spadłem, dlatego spróbujmy zagrać na tym nokaucie. I każdego wzywam do aktywności na żabkach Mereza, widzowie, bo jak nie będziecie aktywni, to wtedy wyrzucam, bo potrzebujemy bardzo aktywnych osób. Ja sam doładuję bardzo dużo widzowie tych jajek. Ja kupię też te jajka, także możecie być pewni, że z Merezikiem będziecie mieli tego skina Hypercharge Baza. A ci, którzy nie są w klubie, mogą obserwować klub w tym dniu dzisiejszym i jutrzejszym, bo może ktoś wylecieć, jak ktoś będzie nieaktywny. Także widzowie, radzę być aktywnym teraz. No i mamy Dynamajka, okej. Okay. Mamy też tą wredną Charlie. Okej, czekajcie, musimy na spokojnie, co nie? Damy radę, jakoś damy radę. Wydaje mi się, że powinienem się rzucić w nich, tylko tak wiecie, tak troszkę tutaj... O, daleko jednak jest tutaj daleko. Dobra, to się tak nie rzucamy do końca. Nabijmy sobie ulta. Faktycznie, ja zapominam, żeby podchodzić, bo wtedy nabijamy ulta, nie? I jak będę miał ulcika, to już naprawdę powinno być spoko. Znaczy, zobaczymy jak moi ziomkowie będą grali tak naprawdę, bo to też od nich zależy. Jak nam pójdzie, no wiadomo, tutaj gra każdy, co nie, to nie ma, że tylko jeden gra. Dobra, bijemy, bijemy i uciekamy, 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 dojeżdżają nas, dojeżdżają, 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 dobra. Nasz Miko, bardzo ładnie, stary, bardzo ładnie. Dobra, lecimy tutaj, po Charlie i nas walnęła, niestety. No ale dobra, spokojnie, widzowie, spokojnie. Naładujemy zaraz ulta, dojedziemy ją dalej. Kiełek, najsik, oj, dobrych ziomów mam. Naprawdę dobrze grają tutaj. Nie no, mega, patrzcie, ja nawet nie muszę nic zrobić. Ale okej, to ja teraz bardziej coś zrobię. Tylko tak, sobie myślę, że widzowie, może wejdziemy tutaj, w te krzaczki i pójdziemy, widzowie, zaraz tutaj dalej. Patrzcie to, przejdziemy tak i zobaczymy, czy nie wlecę w nich. Mogę odwalić, ale... Dobra, spróbujmy. Okej, mamy ją, nie trafiłem... Nie trafiłem ulta, widzowie. No cóż, bywa i tak, dobra. Niestety przywalił mi to mocno. Dawaj, Miko, dawaj, dojeżdżę tego Dymajka. O!
Masz to, Miko. Wydaje mi się, że to masz. Dojeżdżaj go. Najsik. Ej, widzowie, jakim ja mam kozaków totalnych. Znaczy, jeden z ników jest dość, to nie wiem, to trochę dziwny, ale wiecie, o co chodzi. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładnie zagrali. Mamy rzadki, widzowie, Star Drop. Oczywiście pamiętajcie, że na tym kanale, widzowie, staram się jak najwięcej odcineczków z Brolka robić. Jakby ktoś był ciekawy w ogóle, ile mam 30, to grając 2 miesiące w tą grę dopiero, to nie jest mój smurf. Widzowie, ja pierwszy raz gram w Brawl Starsa, to nie jest moje żadne smurf konto, bo niektórzy tak mówią. Widzowie, mamy 30 razy 4, mamy 26 razy 2, 25 razy 2, no i tutaj, widzowie, dobijam powoli. Na Bibi troszkę wbiłem ostatnio, na Angelo, na Jessie i tak powolutku tutaj sobie każdą postać wbijam na te 500. Tutaj mamy totalnie w tył jesteśmy, nie? Ale setki też mamy, także nie jest źle. Najgorzej jest tutaj, bo mamy 0 na Samie, na Otisie, tylko że, widzowie, ja czuję, że te postacie nie będą dla mnie, nie? Fajne skiny mają, ale myślę, że tutaj będzie mi ciężko grać. Ale dobra, no wszystko trzeba będzie wbić, nie? To nie jest tak, że nie wbijemy. Zagrajmy jeszcze raz tą Lili, bo, widzowie, no jak to może być, że miałem tysiaka, nie mam, no muszę zagrać koniecznie. Chociaż dzisiaj jakbym zagrał tutaj, widzowie, no bo z Catspixem graliśmy i spadliśmy, ale to dlatego, że mapy były złe. Tutaj, te mapy, to są naprawdę bardzo fajne mapki, w sensie ta mapka jest mega fajna na Lili. Mamy dużo krzaków, takich przejść do krzaków, nie, że damy sobie radę. Tylko zobaczymy, jak tutaj pójdzie, o zależy, ten Tick, widzowie, i Piper, okej, okay. No rzucił we mnie, to się schowałem, ale mogłem w sumie tego nie robić. Dobra, widzowie, podchodzimy sobie bardziej tutaj. Teraz tak myślę, co bym tutaj mógł zrobić. Mógłbym tego ulta naładować. Jakby Edgar tu podchodził, to spoko, nie? No tutaj wiadomo, ta będzie strzelała. Piperka. To, co bym zrobił, Dynamite, ty tak nie podchodź, stary, na spokojnie. Możemy zrobić to na spokojnie, czyli po prostu w takim stylu, że czekamy na strefę i wtedy będzie łatwiej. Tylko że najgorzej, widzowie, że jest Edgar. Edgar zawsze był mega ciężki do pokonania. Słuchajcie, na Lilce, więc tutaj... No, jak widać, będziemy mieli przegraną chyba. Chyba będziemy mieli przegraną, tak mi się wydaje. Dobra, chowamy się i uciekamy, widzowie, do krzaka. Zauważyli. Dobra, spróbujmy tego Ticka walnąć. Dobra, mamy to, widzowie. Ugrywamy. Ugrywamy giereczkę. Nasi padli, widzowie. Ale nie ma co się bać. Dobra, ciśniemy. O, walnęła nas. Tak nie może być, widzowie, tak nie może być. Dobra, dojeżdżamy ją. I mamy to, normalnie tutaj wściekła Lili. Widzowie, nie, no tym się fajnie gra, wiadomka. Okej, okay, jacyś szczęśliwi, że udało mi się ugrać. No, musicie tutaj bardziej nawalać, bo ja w sumie nawet już nie mam zasadzki. W ogóle to jest taki, troszkę taka kopia skilla od Cordeliusa, nie? Bo Cordelius też to ma, no on mnie będzie tutaj dojeżdżał tym Tickiem. Właśnie najgorzej, że Tick mnie dojeżdża. Dawaj Dynamite jakiegoś stuna, stary. No ta Piper to tak średnio jej to idzie. Nie ukrywam. Dobra, nie wiem, widzowie, czy nie poczekam, poczekam na kolejną rundę, wiecie? Naładujemy, zobaczymy, jak nam pójdzie. Bardzo słabych ludzi mam, bardzo słabych. No ta Piper, no to ona nie wie, co robi, widzowie, niestety. Jest słabo, ale spokojnie, jeszcze spróbujemy. Wiecie, to nie jest powiedziane, że już przegrałem. Aczkolwiek, no, to będzie mega trudne. No i nie mogłem się schować. Ja nie wierzę, jakie mam, no, nie wiem, no nie chcę, widzowie, tak gadać, co nie. No bo to też tak niefajnie, ale z drugiej strony, no widzicie, co się dzieje. Nie mogłem tą Lili nic zrobić. W ogóle Piper, która podchodzi na blisko do Edgara, co ty robisz, halo. Strzelaj do niego z daleka. Aktualnie to strzela tylko w ten kamień, co on chodzi za nim, ten Edgar. Nie, no widzowie, ale teraz ja ich zostawiłem, więc to moja wina. Gdybym ich nie zostawił, to bym drugą rundę teraz ugrał, bo miałem ulta, nie? Tylko że ta Piper mnie zaskoczyła tutaj. No dobra, mamy przegraną. Odrabiamy, widzowie, odrabiamy, bo tak być nie może. Jeszcze minus 10, oh my god. Nie, no naprawdę, powiem wam, że no te, jeżeli chodzi o wygrywanie, przegrywanie w tej grze, no straszne to jest. No dostajecie 6, a odejmuje wam 10. Masakra, no po prostu masakra. No bo, no wiecie, o co chodzi. No przecież to jest taki przeskok. No nie wiem, ładnie ta Piper mnie trzymała. Moja grała mega słabo, znowu ją mam w teamie. Znaczy mega słabo, później coś zrobiła, ale na początku, no, masakra. Ja też odwaliłem, bo zginąłem. Gdybym nie zginął, widzowie, to bym pewnie to ugrał, a tak to zginąłem i siemano. Okej, mamy to. No, ten pingwin będzie tutaj podchodził. Właśnie problemem jest to, że ja chyba powinienem bardziej w nich tutaj się wbijać, patrzcie. O, Colt chyba tu będzie, uwaga. Walniemy go. No, walnąłem go, ale niestety dojechał mnie w tym momencie Dynamite. No tak myślałem, że tak będzie. Zobaczcie, ta Piper znowu pada. Widzowie, nie, no dlaczego mi tą Piper dobieram? Co się dzieje? No ja na odcinku chcę wam tutaj pokazać, jak wbijam puchary. Tymczasem to chyba jest odcinek, gdzie spadamy w pucharach. Nie, no ale serio, no co ona robi, no? Naprawdę, cały czas pada. Gdzie ona na daleko, to mogłaby tutaj tak ogrywać. Dobra, widzowie, teraz to ja odwaliłem.
Teraz tak, podejdźmy sobie tutaj i na spokojnie ulta naładujmy. Oni nie wiedzą. Aha, Dynamite wie. No patrzcie, jaki cwany, co on wszystko wie? Co się dzieje w ogóle? Jak skumał. O, nie ucieknę, bo było na górze. No ale patrzcie, Piper znowu nie żyje. Czaicie? Rozumiecie, o co mi chodzi? Dosłownie, no ten tutaj Brock coś robi. Ale Piper znowu nie żyła, widzowie. Znowu Piper leży. Co mi dobiera? To o co chodzi? Dlaczego ja z nią gram cały czas? No nie, no naprawdę, co się dzieje? Autentycznie, widzowie, jestem zawiedziony. No po prostu jestem giga zawiedziony. Masakra. Dwa razy ją dostałem i ona dwa razy nic nie zrobiła. Nawet mógłbym wam tutaj wybrać i pokazać, jak to się gra. No bo naprawdę, na Piper mega fajnie można grać tą mapę. No zobaczcie. Możecie sobie stanąć w tych krzakach i nawalać z krzaków. No wy nie widzicie w sumie, czego wam pokazuję. W sensie, co wam pokazuję. Nie, no lecimy dalej, no co to ma być? No dwie przegrane na jedną wygraną? Nie no, w życiu. Lecimy dalej, tak nie może być, widzowie. Zaraz będziecie pisali, o słabo. No właśnie, słabo, widzowie. Wiecie dlaczego słabo? Bo mam jakichś słabych ludzi, ja nie wiem. Dosłownie, fajnie jakby ona w przeciwnej była, to wtedy bym ją dojechał. Pokazałbym wam, że naprawdę ta Piper, no jest średnia, bo w takim, no w takiej sytuacji bym mógł to pokazać, nie? Jakby była wtedy w przeciwnej. Dobra, podejdźmy do nich, spróbujmy troszkę zszarżować. Jeszcze tak nie grałem. To ciśniemy, widzowie. Ja już mam dosyć, będę tutaj przegrywał. No tak nie będzie, tak nie będzie. Elo, yo. Do widzenia. Bo już naprawdę, to mnie mega irytuje. Przegrywamy i przegrywamy. Zróbmy właśnie bardziej takie agresywne playsy. Tylko teraz tak, zrobimy tutaj, przejdziemy. Chyba mnie zauważą. Zauważyli. Nawet nie zauważyli, tylko... A, obiłem go. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, mamy to, widzowie. Ładujemy dalej ulta, ładujemy ulta. Dobra, podejdźmy do nich. Teraz nie będą tego wiedzieli, widzowie. Nie ma szans. Dobra, mamy ją. No i został nam Grom chyba. Ale śmieszny skin do Groma. Bez kitu. Totalnie śmieszny skin do Groma. Potrzebuję ekipy, czyli potrzebuję zagrać z Kacpicem tą mapę, to pewnie wbiję z powrotem Tysiaka, wiecie? Ja teraz tak gram na odcinku, ale naprawdę jakbym miał dobrą ekipę, tak jak tutaj te randomy chcą grać, to serio, jak macie dobrych ludzi, to to wszystko wyjdzie, nie? Bo ta mapka naprawdę jest spoko na Lili. Uważam, że no mega dobrze się to gra. O właśnie, pokażę wam coś. O ile się taka sytuacja zdarzy, to dosłownie ta moja umiejętność, mój gadżet. Mój gadżet to jest taki Cordeliusa chyba ult, tak? Bo on łapie wtedy w ulta kogoś i ja mogę wejść do jego krainy tego cienia. Do tej krainy cienia, do Cordeliusa i pomóc komuś, kogo on uwięził w tej krainie, czajcie? Dosłownie to tak działa, ja nie żartuję. Dosłownie możecie sobie wbić do tej krainy. I wtedy sobie, widzowie, siedzicie razem z Cordeliusem, tym kimś, kogo złapał i w tej krainie się nawalacie, nie? Także możecie mega pomóc Lili, możecie wbić dosłownie do ziomka, który jest uwięziony. Mega to jest OP. Dobra, mamy Piperkę, dojeżdżamy Colta, chodź tutaj Kolcik, no śmano, śmano. Ja będę go straszył, widzowie. Dobra, mamy go. No i bardzo ładnie, Brock gra, Piper gra, widzowie, widzicie? Od razu lepszy mecz, bo znalazłem lepszych ludzi, bo to nie jest właśnie tamta Piper. Nie chcę jej obrażać, ale naprawdę, słabo, słabo grała, no niestety. Słabiutko troszkę grała. Nawet nie troszkę. Dobra, uciekamy, uciekamy. O, Cordelius, Cordelius. Fajnie by było pokazać, jak on bierze wulta tego mojego Brocka. Ja wtedy wbijam do nich, bo naprawdę, widzowie, to tak działa. Ta umiejętność działa tak, że możecie wbić w ulta Cordeliusa, nie? To jest mega, mega OP. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Jedziemy w Cordeliusa. O nie, bo... O nie, zapomniałem. Ej, Cordelius jest w sumie taką kontrą trochę. I teraz bym mógł wbić, jak on go złapał, to mógłbym wbić do ich krainy cienia i pomóc mojemu ziomkowi. Wtedy byśmy mieli 2 na 1 z Cordeliusem. Czajcie, to tak działa. Więc to jest naprawdę szalone totalnie. No ja odwaliłem. Wiecie, ja umiem przyznać, nie? Odwaliłem, bo sprawa jest taka, że Cordelius no jednak blokuje te... Nie wiem, zapomniałem o tym, że on blokuje umiejętności, bicie, że nie możecie bić. I to mnie pogrzebało, nie? Że tutaj wziął, mnie zbił. Dobra, w sumie ty, Brock, nie musisz teraz odpalać ulta. Ja bym... No właśnie, potrzymaj ulta, my to wygrywamy. My to wygrywamy, widzowie. Lecimy. Dam płacz... Będę płakał, że odwaliłem. Dobra, widzowie, teraz tak, podchodzimy. Dobra, może jednak nie podchodzimy tak do końca. Poczekamy, poczekamy. Oj, no niedobrze, Brock, że tak mi rozwalasz krzaki w sumie. Wiecie, tak teraz pomyślałem, że ten Brock nie do końca mi tu tak pomaga. Jest jeszcze gorzej dla mnie. Dobra, chowamy się. Teraz nasi dojadą. O, tutaj, panie Kolcie. A, nie dam rady, ale oni go dojadą na pewno. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. To już jest takie, wiecie, już się rzuciłem, bo to było pewne, że wygramy. No dobra, bardzo ładnie. Tutaj powiem wam, że elegancko, no troszkę też odwaliłem w kilku sytuacjach, wiadomo, ale mamy gierki, w sumie wróciliśmy na ten sam tor, ale chciałem pograć z wami i widzowie, aha, patrzcie, nie dostałem, widzicie, pokazywało, że mam 930 coś,
mam 923. Nie wiem, czy też tak macie, ale niekiedy właśnie jakby dobiera mecz, wy go wygrywacie i nie dostajecie pucharów. Ja już tak miałem wczoraj z dwa razy i teraz znowu mam. Nie wiem, czy coś takiego macie, ale ja tego baga już widzę drugi raz, nie? Więc tutaj troszkę dziwne, podejrzane i naprawdę to się dzieje. Widzieliście, miałem 930 coś, czy ja głupoty gadam? No, na nagraniu, widzowie, no możecie nawet cofnąć, no bez kitu. Ja miałem tam więcej, no bo wygraliśmy. To teraz tak naprawdę spadłem jeszcze bardziej, bo mi nie zaliczyło pucharów. Super, świetna gra. Także widzowie, nie wiem o co chodzi, ale ostatnio to się dzieje. W ogóle jest nowa gierka, Squad Buster, i ten Squad Buster, widzowie, będziemy grali jak już globalnie wyjdzie. Powiem, że można zagrać, sobie zmienić w generalnie region i w ogóle, i kraj, i można sobie grać, no ale ja zagram jak będzie globalnie. I tutaj odblokowujemy nagrody za to, widzowie, że ile osób się zapisze globalnie w właśnie przed startem gry. I to na sklepie Play można zrobić. Po prostu wbijacie sobie, rejestrujecie się. Ja już jestem i tyle, więc dostaniemy też skinka do Shelly, bardzo fajny, taki wiecie, kartunowy, jak taki Cartoon Spike, także no spoko, spoko, także widzowie, jak nie jesteście, to się zarejestrujcie i w sumie tyle, no nie będę tutaj się tryhardował, ja to zrobię, widzowie, poza nagraniem, odbiję ten tysiak i w sumie tyle, to jest taki mój plan na teraz, będę chciał wbić też inne postacie dalej, bo tam powbijałem, akurat na Bibi mamy progres, na Lili mamy tutaj, no leciutko spadłem, no ale cóż, tak to wygląda. Właśnie, kto nie chce gemów za free hiperdoładowanego skinka, także każdy ma być tutaj, widzowie, mega aktywny. Patrzcie, jaki skinek, dosłownie, przebranie hiperdoładowanie, on się będzie zwiększał w taką Godzillę. Ja tych jajek otworzę dużo, także widzowie, lecimy już jutro. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że nie zanudziłem i siemano.